ładne laski, nie wszystkie, to idą na dyskotekę. Się. No. A takie brzydkie, których nikt bzykać nie chce, to idą na demonstrację. Bo ja stałem i patrzyłem, nie? I stałem sobie, mówię, i tak, którą bym bzyknął, ta? O Jezus. O Boże. Nie, nie, tą tylko nie. O Jezus. I tak stałem i wierzcie mi, że cały czas myślałem, kto to rucha? Doszedłem do wniosku, że nikt. I dlatego idą tej manifestacji. Czyli one mówisz, że tam idą, ale przez brak seksu, tak? Tak, no. Nikt nie chce się nimi, żadnymi, że tak powiem, ulitować. Nikt nie chce pociągnąć za majtki. No to ona, dawaj na manifestację. Stań sobie i tak, czy tą, czy tą. Na końcu wyjdziesz, powiedz, to jest, mój Boże, to jest moja seksizm. Żona lepsza. One właśnie przeciwko temu walczą, żeby właśnie nikt nie podszedł. Nikt ich nie ruchał. Żeby właśnie nikt nie podszedł i nie mówił, no, że tą, czy tamtą, coś zrobią. No to niech to napiszą. No. Niech ktoś nas wyrucha. Jesteśmy gotowe. Jest równouprawnienie. Nas też trzeba bzykać.